Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, lecimy z nowym odcinkiem. Ostatnio byliśmy tutaj u Maga Wody, jednakże dzisiaj zacznijmy przede wszystkim od tego, że pójdziemy się przespać do karczmy i w kolejnym, oczywiście nowym dniu, pójdziemy sobie załatwiać jakieś zadania poza obozem. Natomiast najpierw chodźmy do podkretoszczurem. Widzę, że Marta się nie skapnęła, że zajmaliśmy jej garnek. To fajnie. Tutaj jest oczywiście Kurt, ale my na razie idziemy po prostu się przespać. Śpimy może do rana. Tak, oczywiście jesteśmy wypoczęci, chociaż wydaje mi się, że i tak mieliśmy full życia. No i co? I miejmy nadzieję, że przed nami będzie ciekawy dzień. Zaraz zajrzymy sobie do dziennika, tylko stąd wyjdę. Najpierw mamy przede wszystkim wrócić po tych ludzi, którzy zostali na zewnątrz. Nie wiem tylko, gdzie siedzi ten Rupert. On się Rupert nazywał? Nie wiem, moment. B. A, ja mam 30 punktów nauki, no tak. Też nie sprawdziłam wreszcie, na co opłaca się wydawać punkty. Niestety, ale mamy tak, odnaleźć Rolfa. Nie, to nie to. Nikt nie zostaje z tyłu, właśnie. Musimy znaleźć Daryla i Maven, którzy zostali tam w jaskini. I ma nam w tym pomóc Rupert. Tylko nie wiem, gdzie Rupert teraz siedzi o tej godzinie. O, tu jest kupiec w ogóle. Ej, ty. Pohandlujmy. Ja go w ogóle nie zauważyłam. Średni kołczan strzał. Przewodnik obcokrajowca po Archolos to pierwszy wprowadzenie. Opis wyspy. Ciekawe. Bestiariusz. Zombie. Książka opisująca walkę z zombie. Okej, okay, interesujące to jest, trzeba przyznać. Wieloletnie wino. Jakieś kołczany. Dobra, nie potrzebuję tego na razie. Okej. Okay. Rupert, tak? On albo siedzi tutaj w środku, albo siedzi gdzieś tam w okolicy. Dobra, tutaj nie widzę już żadnego mężczyzny, także myślę, że siedzi jednak na zewnątrz. To jest chyba zadanie, którym fajnie byłoby się zająć całkiem. Tutaj ktoś jest? Farmer zwykły. Uwe, cześć. Z tobą można handlować. Farmerka. Tu jest Rupert. Cześć. A, bo ja miałam mu miksturę też załatwić, nie? To ja mam? Mam, okej. Okay. Dobra, fajnie. Widzicie, ja się muszę rozkręcić. Niby jest godzina 10, ale jakoś tak brzmi, jakbym niedawno wstała. Ach, może woda mi trochę pomoże. No co, damy mu miksturę i lecimy. Mam miksturę. Świetnie. Też udało mi się coś zdobyć. Trzymaj. Daj znać, gdy będziesz gotów wyruszać. Chodźmy po Maven. Za mną! Okej, okay, no to idziemy. Miejmy nadzieję, że nic z nas nie zożre, bo jeżeli nas coś zje, to będzie problem. Ale wydaje mi się, że powinno być okej. Okay. Ładnie wygląda to miejsce. Dalej nie wiem, w co powinnam iść. Czy jednoręczna, dwuręczna? Kurde, był wczoraj u mnie znajomy i się go nie dopytałam, bo on już jest dużo dalej w grze niż my. No i zapomniałam sobie go zapytać, w co on poszedł. Także no niestety. Nie dowiemy się tego. Przynajmniej nie teraz. Cześć, Harry. Okej, okay. Wydaje mi się, że tutaj powinna być ścieżka jakoś wyczyszczona w miarę. Aha, grę mi ścięło troszkę. Dobra. Zróbmy zapis, żeby nie kusić losu. Dalej mam nie włączone F5. Nie wiem, czy da się je w ogóle włączyć. Muszę sobie otworzyć skrypt. A tu jesteś. Ja tak patrzę, co się z tą stało. Typa po prostu mi cofło. O, ścierwojady tutaj są. No to młody ścierwojad.
Ała. Oczywiście mamy jajko i mamy mięsko. Widzę, że to nie koniec przygód. Dobra, on ma teraz agro chyba na mnie. Ała. Nic tu nie ma. Dobra, ale widzę, że nie ma tragedii. Nie wiem, czy typ może zginąć. Chyba nie może. Gorzej, że on mi postanowił wejść do lasu. I się bić z tym całym dziadostwem. Nie wiem, czy on może zginąć. Mam nadzieję, że nie. Serio? Krwiopijcy nie zauważył? Jak z twoim życiem? Możesz zginąć. Tu nie ma. Ale chyba nie powinno być problemów. Dobra, gdzie jesteś? Widzę, że idziemy taką trochę jakąś głupią drogą przez las. Znaczy głupią, nie głupią. Z jednej strony okej. Okay, bo troszeczkę expa. I troszeczkę więcej terenu. Jak ty się trzymasz, stary? Dobra, jest nieźle. Gorzej jak trafimy na jakiegoś cieniostwora, bo wtedy to no, będzie trochę niemiło. Tam chyba jest ścierwojad w tle? Tak. Okej. Okay. Mapa, trzeba przyznać, że jest całkiem. A na szczęście to są wszystko młode ścierwojady. No, gorzej, że ja nie mam kryta żadnego teraz chyba. Wydaje mi się, że damy sobie standardowo chyba w broń jednoręczną. No ja bym chciała grać dwuręczniakiem, to coś czuję, żebym się zaszlachtowała, niż ogarnęłabym to. Czy myśmy tędy w ogóle szli? Wydaje mi się, że mieliśmy inną drogę. Ale widzę, że w tym lesie jest całkiem... Słyszeliście to pielca? Okej, tu są jakieś jaskinie. Aha, bo to jest ta jaskinia. Co tam? To jest topielec? Tak? Czy nie? Jak najbardziej. Typ go ściągnął na hita. Niczego tu nie znajdę. Wygłodniały topielec, to niedobrze. Szlakby to. Zawiodłem ich. Zawiedliśmy. Miejmy nadzieję, że nie cierpieli. Patrząc na ich rany, wątpię. Trzeba się nimi zająć. Tak. Racja. No cóż, czyli jednak nie przeżyli tego. Słyszę gobliny. Boję się, że taki goblin jest w stanie mnie zabić, ale... Chyba warto tutaj coś poszperać i poszukać. Wiesz, przemyślałem sobie parę rzeczy i wiem jedno. Już nigdy więcej nie zostawię nikogo w potrzebie. Gdyby nie ty i twój brat, możliwe, że reszta z nas zginęłaby już pierwszego dnia na tej wyspie. Nie przesadzasz trochę? W żadnym wypadku, kolego. Wielu myśli podobnie, ale tego nie mówi. Jeśli potrzebujecie mojej pomocy do pracy, to jestem do waszej dyspozycji. Mhm. Czekaj. I jeszcze jedno. Gdy byłeś zajęty, ja znalazłem ten kamień w pobliżu. Wydaje mi się dość dziwny. Jakby pulsował energią. Myślę, że będziesz miał z niego więcej pożytku niż ja. Chwila. Okej, widzę, że jakiś kamień teleportacyjny mamy. Słyszę te gobliny paskudne. Ale chyba warto się tu rozejrzeć. Muzyczka też jest interesująca. Szkoda tylko, że mam F5 wyłączone i dalej sobie nie włączyłam. Już 5 odcinek, a ja dalej zapominam. W ogóle dzisiaj będzie tyćkę krótszy odcinek. Nie będzie 45-minutowy, tylko około 40 minut. Bo chciałabym, żeby się...
Ała, żeby się w miarę szybko wyrenderował. Dlatego, że nie nagrałam wczoraj i nagrywam dosłownie parę godzin przed momentem wrzucenia tego filmu. Dobra, widzę, że tutaj całkiem nieźle poszło z tymi goblinami. Czym? I mamy Kilofa. Podobno opłaca się nauczyć wydobycia, jeżeli chodzi o to, że Kilofem i ogólnie do wydobywania złóż, do 30%. Później już się podobno nie opłaca. Taką informację udało mi się znaleźć. Tak, no nie mamy oczywiście Kilofa dalej. Mamy gobliny za to, które leżą już placuszkiem. Nie wiem, czy po drugiej stronie coś jest. My weszliśmy tędy, a jeszcze tutaj jest coś. Warto sprawdzić, czy niczego tutaj nie ma na pewno. I zobaczymy. O, witam! Ręka szkieletu, strzała, złoto. I jeszcze parę sztuk złota. Mamy sarkofag. Stara monetka, lodowa strzała i światło. Troszeczkę zwojów. Mamy też jakiś grób. Jeszcze jeden sarkofag. Coś zebrałam, ale nie zwróciłam uwagi na to, co to było, więc zaraz sobie zobaczymy. To było chyba to. Noga szkieletu. Okej. No tak, zapomniałam, że tutaj da się walczyć takimi rzeczami. I tak, i mamy tutaj ten pentagram, który powinien nas przenieść gdzieś. A odnośnie ogólnie całej gry, to gdzie my jesteśmy na mapie? Jak to wygląda? Okej, tutaj jesteśmy, dobra. 5 to jest kopalnia Araxos. Wioska Silbach. Południowe bagno. No dobrze. Nie wiem, czy się przeteleportować, czy po prostu sobie tędy gdzieś wyjdziemy i w ogóle. Widzę, że się rozpadało. W sumie tutaj jesteśmy już blisko tej plaży, gdzie zaczynaliśmy grę. Widzę, że tutaj może być parę jeszcze roślin, których nie pozbierałam, bo jednak wtedy było ciemno. My poszliśmy chyba tędy wtedy, właśnie przy tej rzece. Podobno w grze jest ukryte bardzo dużo miejsc, gdzie można coś znaleźć. I tak, mamy też plażę, roślina lecznicza. Ciała dalej tutaj leżą, oczywiście. W nich nic nie ma. Tutaj też nic nie było. Tak, no tutaj rozpoczynaliśmy sobie naszą przygodę. Urs. Tutaj jest oczywiście córka tego Ezekiela. Okej, tutaj nic nie ma i co? Może się przebiegniemy na piechotę do miasta. Przy okazji sobie tutaj zwiedzimy ten minimalny kawałek terenu. Chociaż z drugiej strony moglibyśmy spróbować się przenieść na przykład. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o tę runę? Ja mam... No tak, bo to jest jedna runa, tylko nam się odblokowują jakby później kolejne miejsca, gdzie możemy się przenosić. Wiecie co, skoro szliśmy ostatnio przy rzece, to myślę, że możemy się przejść tędy, obok tej jaskini właśnie tutaj, jak szliśmy. Tylko, że się bardziej, wiecie, zagłębić w ten lasek i tutaj coś poszukać. Tutaj może coś będzie schowane. No, są roślinki, tak jak podejrzewałam, i słyszę wilki. Nie wiem, jak ja sobie radzę z wilkiem. Z młodym to może by uszło, ale... O, tutaj są chrząszczyki. Okej, możemy się przejść tędy. Myślę, że... nie będzie problemów. Popatrzymy, czy czegoś tutaj jeszcze nie ma może do zebrania, czy coś takiego. Może jeszcze jakieś parę potworów tutaj się znajdzie, żeby wybić takich jakichś prostszych. W sumie to bym nie pogardziła, powiem wam.
Leśna jagódka, dobrze. I kolejna. Widzę, że ten las wygląda całkiem przyjemnie. Tutaj jest jakieś miejsce, które moglibyśmy może zbadać. Chociaż z drugiej strony fajnie by było też wykonywać zadania. Zamiast chodzić i ekspić po lesie. Widziałam wilka, czy mi się wydawało? Wydawało mi się, dobrze. Tutaj widzę też jakieś grzybki. Też jakoś bardzo ci przeciwnicy nie zadają mi dużych obrażeń. Przynajmniej ci podstawowi jacyś tacy przeciwnicy. Tutaj jest na przykład jakiś sierwojad. Nie wiem, czy to zwykły, czy młody. Młody sierwojad. No i w porządku. Z takimi to my też się możemy bić. Właśnie, mam łuk, więc też mogę sobie namierzyć, co tutaj... O, młody dzik. Młody sierwojad. A czy tutaj jest jakaś ślepa uliczka? No w sumie tak to trochę wygląda, jakby była. Aha, muszę widzę zamknąć mapę w ten sposób, bo... Inaczej się nie zamknie i zapomniałam, że nie mamy w piątek. Okej, czyli wygląda, że tutaj jest w miarę bezpiecznie. Mamy tylko jakichś takich mniejszych przeciwników, więc możemy się, myślę, tutaj rozejrzeć. A, ewentualnie mamy wilka. Ała, dobra. No tak, oczywiście młode wilki są... takimi wilkami, które mają trochę kłopoty ze sobą. No kurde, dlaczego nie ma F5? Ja tak lubię F5. Muszę sobie je włączyć. Tego wilka akurat nie zauważyłam, przez to, że był w krzakach, ale widzę, że tutaj jest bezpieczny teren. Nie ma tutaj raczej większego zagrożenia. Smoczy korzeń. Leśna jagoda. O, tutaj ktoś jest w ogóle. A tam jest dzik jeszcze jeden. Mam nadzieję, że to nie jakiś bandyta. Fakt, tu są bandyci. No z bandytami to ja sobie raczej nie poradzę, więc może chodźmy stąd jednak. Ale na przykład ten dzik. Widzę, że łapią na mnie agro całkiem szybko. Ała, ale mi wjechał taki dzikor. Mnie zabije za chwilę. O nie, o Jezus. O matko. Wow, ale mi taki dzik zarąbał. Surowe mięso dzika. No dziękuję, gro, ale widzę, że dzik to już jest bestia. Jezusie. Maryjo. O Boziu. Mi wjechał za pół chapę. Tam jest jeszcze jeden dzik w okolicy. Puść sierwojad. Tam jest jeszcze jeden dzik. A tam jakbyśmy poszli na wprost? Aha, dobra. Ja chyba czaję. Wiecie co? Wróćmy w takim razie do wioski. Mieliśmy się udać z Riordianem gdzieś, z tego co pamiętacie. I wydaje mi się, że my będziemy szli do tego lasu akurat, poszukać tutaj wszystkich tych przedmiotów na lekarstwo. Bo widzę, że to jest nieopodal naszej wioski, gdzie my się znajdujemy. Więc mam taką spekulację, że prawdopodobnie będziemy właśnie gdzieś tutaj szli obok tego. Tutaj jest ta chatka. O kurna. Wioska Silbach. Jejku, gdzie ja jestem w ogóle? Widzę, że trochę przesadziłam jednak, jeżeli chodzi o teren.
Troszeczkę źle poszłam. Powinniśmy iść do tamtego lasu. To tak, to najlepiej będzie jak przepłyniemy i po prostu pójdziemy tędy. Mając nadzieję, że mnie oczywiście nic tutaj nie zje. Tędy powinnam dojść już do wioski na spokojnie, wydaje mi się. Ale no, idzie się tutaj zgubić, trzeba przyznać. O kurde, żaboludzie tutaj są. Wow, 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 wow. Ała, fuck, man. Co za szczur. Okej, okay. Ze mną biegnie ten jaszczuroludź? Nie. Znaczy żaboludź. Widzę, że troszeczkę żeśmy pobłądzili, moi drodzy, jednak. Oh, fuck me, no. O, fuck, to zwykły wilk. Ale będzie dyntka, no właśnie. Wczytaj. Gdzie ja się zapisałam? Godzina 10:34 jest u mnie. Czyli tutaj się zapisałam. O, znowu nowy ekran wczytywania. Widzę, że spacerowanie sobie na własną rękę jest jednak tutaj trudne. I łatwo się tutaj zgubić. Oj, łatwo. Także musimy uważać, trzeba przyznać. Jakby teraz tutaj najlepiej wrzucić do tej wioski? Będzie trudno trochę, coś mi się wydaje. Dobra, tutaj szliśmy tędy. Jak pójdziemy sobie tutaj w dół, to ja idę w stronę wioski? Nie, nie idę w stronę wioski. A w tą stronę? Idę w stronę wioski? Nie, idziemy w stronę przeciwną do wioski. No dobra, czyli musimy iść tędy. Tak jakby. Żeby dotrzeć tam z powrotem. Młody ścierwojad. A jak pójdziemy tutaj pod górkę, to chyba dojdę tam. Tak, jak najbardziej. Ej, nie mogę tego zebrać. Dobra, wiecie co? Wyciągnę sobie łuk lepiej. Dobra, jesteśmy w wiosce. Wow, normalnie nie wierzę. Trochę się jednak zakręciłam za bardzo tutaj w okolicy. Nie jesteśmy jeszcze aż tak silni, żeby tak łazić. No kurczę. Cześć, Harry. Jasne. I teraz tak. Wiecie co? Moglibyśmy troszeczkę sobie coś zjeść. Może. Na przykład porcję gulaszu Marty. Ale mi to wróciło zdrowia. Dużo widzę. Dynia. Mięso. Smażone mięso szczura. No niech będzie w sumie. Surowe mięso maliny. No i dobra. I teraz mamy full HP. To co? Chodźmy w stronę karczmy. I pójdziemy w stronę maga, żeby mu to zadanko ogarnąć. Jeszcze musimy poszukać tego jednego typka. Tylko, że on tam gdzieś poszedł. W sumie nie wiadomo gdzie za bardzo. Także wydaje mi się, że wszystko w swoim czasie musimy zrobić. No i dobrze. W sensie gra jest naprawdę bardzo fajną grą. To trzeba przyznać, że skonstruowana jest bardzo ładnie, soundtrack jest bardzo ładny. No i w sumie to jest naprawdę sporo wodospadów widzę. To już jest drugi wodospad, który widzimy w dzisiejszym odcinku. Natomiast, no cóż. I też realistyczne są te śmieci i wnoszenie błota ludziom do domu. To jest też fajna mechaniczka. O, widzę, że tutaj jest patelnia. To przy okazji możemy sobie usmażyć mięso. Wszystko usmażmy sobie. A posiłek mogę jakiś zrobić? Mogę zrobić na przykład szaszłyk ze ścierwojada.
Co jeszcze mogę zrobić? Mogę zrobić szczura na patyku. Mogę zrobić jeszcze... Nie mogę już nic więcej upichcić tutaj. Ale przyda nam się to w naszej podróży, wydaje mi się. Zatem mogłam też mięso ewentualnie sprzedać, skoro zdobyłam, ale... Dobra, tam. Nie przesadzajmy już. Jak ja mogłam ominąć to miejsce? Zastanawiam się teraz. Okej, tu mamy Riordiana. No i co? Miejmy nadzieję, że będzie chciał z nami wyruszyć. I że jakoś tam bardzo nie oberwiemy. I wiecie co? Póki tutaj jestem, to dajmy sobie w jednoręczną trochę. Nie będę tutaj się zastanawiać, co jest najlepsze, co nie. Ja bardzo lubię grać bronią jednoręczną, bo ona jest po prostu szybka, wygodna, fajna. Cześć, Paulus. Hej, ty. Tyle wystarczy? Tak, to rozsądna ilość. Mogę teraz nagiąć polecenie Albina i coś ci pokazać. Tylko pamiętaj, każda lekcja też będzie kosztować. Mogłem się tego spodziewać. Jasne. I tak, jak my mamy tutaj dziennik? Mamy 10% i mamy 30 punktów nauki. Także spróbujmy coś pokminić. Zawsze możemy też jeszcze dać w siłę, żeby były wyższe obrażenia. Ale na pewno bym sobie chciała dać trochę w kryta. Zacznij. Dobra, plus 5. Plus 5. Plus 5. No i plus 5. Okej, jest próg punktowy. To niedobrze. To w takim razie... Wczytujemy się. To jest ten, no nie? Tak. Spróbujemy ominąć próg punktowy. Kurde, te ekrany wczytywania są przepiękne, nie? Spróbujemy sobie ominąć próg punktowy. Zobaczymy, że da się go przeskoczyć. Jeżeli się da, to fajnie, bo wtedy już będziemy mieli od razu 30%. Siła może troszeczkę poczekać. Kolejne poziomy można przeznaczyć na siłę. No, szczególnie, że z tego, co widzę, też się jakoś całkiem szybko wbijają. Wydaje mi się, że tutaj naprawdę można mieć ładnie rozwiniętą postać. Bo ta kraina wydaje się być tak duża. Dobra. Plus 5. Plus 5 i plus 5. I teraz mamy 25. I teraz raz. Dwa. 3, 4 i teraz mamy 29 i teraz... Wymagasz ode mnie więcej niż... Aha, czyli ty mnie nie nauczysz nawet. Okej. Mhm. No dobrze, czyli możemy sobie teraz dać w siłę, tylko nie pamiętam, kto tutaj siły uczył. N. Spotkanie po latach... To nie to. Informacje ogólne. Nauka Silbach. Tak, o wydobyciu, kusznicy, łuk. Moc magiczna. Stone, czeladnik w kuźni Thorstena może mi pokazać, jak zwiększyć siłę. Dobra, to chodźmy do Stone'a. On jest tutaj niedaleko. Cześć, Stone. Chwila. Chcę być... Dobra, ja mam nadzieję, że mam złoto. No i dobra. Jeszcze. I fajnie. Chociaż mogliśmy się też nauczyć łowiectwa za te punkty. Ale to tam, wiecie. Tutaj jest, widzę, dużo do zwiedzania. Skórowania w ogóle też podobno... Chyba można się nauczyć dopiero później. Znaczy w teorii moglibyśmy się nauczyć, ale mi bardziej zależy aktualnie na tym, żeby jakoś bić lepiej. Więc jesteśmy całkiem dobrze przygotowani.
Mam nadzieję, że zdążymy jeszcze z Riordianem właśnie pójść, bo całkiem sporo czasu nam zeszło na tamtym jednym zadaniu. Troszeczkę się pogubiłam jeszcze po drodze. No cóż, tak bywa. Riordian. Ruszajmy. Chodź ze mną i rozglądaj się za roślinami. Nie oddalaj się też zbytnio. Lasy wokół Silbach potrafią być bardzo niebezpieczne. Mhm. Dobrze. No to idziemy. Czy idziemy tutaj w górę? Tak, jak najbardziej. Czyli idziemy na inną stronę lasu? Do winicy Rity. Nie mam pojęcia, nie byłam jeszcze po tej stronie. Natomiast... O, tam ktoś siedzi w ogóle. Dobra, my mamy się rozglądać za roślinkami. Okej. Młody wilk. Rośliny, tak? Roślina lecznicza, no. Dobra, dam sobie radę raczej z tym wilkiem. Wow, na hita go ściągnął. Wow. Dobra, widzę, że tu jest kapliczka. Czyli na dobrą sprawę mogą tu przyjść sama. O, wschodni fiołek, cześć. Mamy znaleźć dwa takie wschodnie fiołki. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj drugi leży. Znaczy, leży. Rośnie, w sensie. Mam nadzieję. Nic tu nie ma. Okej, czyli zebrałam tutaj. Ja nie mam telekinezy niestety, więc musimy sobie jakoś tak radzić. O, tam też moglibyśmy się przejść. Ręcznie. Słyszę dzika. Niczego tu nie znajdę. Wschodni fiołek. Dobra, widzę dzika. I oczywiście jestem sobie w stanie poradzić z takim dzikiem, ale... On też jest w stanie sobie poradzić ze mną. To jest zwykły dzik? Młody dzik. Ała! O, dziękuję. Super, mamy mięsko dzika. I wydaje mi się, że też znaleźliśmy wszystkie rośliny. Dobrze, jesteśmy na miejscu. Ja zajmę się kapliczką, a ty rozejrzyj się po okolicy. O, chwileczkę. Co jest? Zobacz, to korzeń z twojej listy. Sprytnie się schował. No, i weź jeszcze to. Powinno ci to ułatwić poszukiwania. Te zaklęcie nie tylko pozwala przyciągać przedmioty. Ja pierdzielę, dostałem telekinezę. W ich kierunku przyda się do odnalezienia wschodnich fiołków. Naprawdę lubią się ukrywać. Pamiętaj, nie oddalaj się zbytnio ode mnie. W tych lasach żyje wiele niebezpiecznych stworzeń. Ja cię kręcę. Dostałam telekinezę? O tak, ja się zaraz popłaczę, powiem wam. O, oh, yes, yes, o matko. Czekaj, bo tu było coś tu rosło, nie wiem, ale to jest wschodni fiołek. Rdes tu gdzieś był. Młody dzik. Przecież ta telekineza mi uratuje życie. Ja cię kręcę. Piękna sprawa. Taka drobnostka, a tak po prostu raduje, nie? Tylko do zaklęcia nawet nie trzeba używać. Bo tam jest ognista pokrzywa. A to esencję many mi pokazuje. O tak. Fajnie, naprawdę świetnie, nie? Dobra, spróbujmy jeszcze raz ją tutaj nakierować. Esencja many, laga. A tam jest ten Ardest polny, dobra. To pod niego sobie podbiegnę. I teraz pytanie, tutaj jest do winnicy droga.
Tutaj jest grzybek. Wow, naprawdę fajnie. I tą lagę jeszcze sobie zbierzemy, bo dzięki niej będziemy mogli sobie zrobić co nieco do jedzenia. Okej, okay, myślę, że możemy porozmawiać w takim razie z Ryodianem. O co chodzi z tymi kapliczkami? To miejsce szczególnej obecności Adanosa. Modląc się przy nich, możesz uspokoić umysł i zregenerować swoją siłę magiczną. Oczywiście, jeśli poświęcisz na szczerą modlitwę więcej czasu, to możesz liczyć na jeszcze więcej długotrwałych łask. W przeciwieństwie do Innosa, nie musisz nawet składać żadnych ofiar ze złota. Wystarczy żarliwa modlitwa. O, fajnie. Chciałem cię jeszcze o coś zapytać. Śmiało, pytaj. Czy na wyspie żyje więcej nowicjuszy i magów? Oczywiście. Archolos to jedno z najważniejszych miejsc dla naszego zakonu. Na wschód od głównej części wyspy znajduje się nasz klasztor, gdzie na co dzień mieszkają najważniejsi magowie wody oraz wszyscy nowicjusze. To właśnie tam pobieram nauki. Obecnie jestem tutaj, by zdobyć trochę doświadczenia w terenie, jak to się ładnie określa. Mhm. Dobra, my oczywiście nowicjuszem nie chcemy być. Mam już wszystkie potrzebne rośliny. Szybko ci poszło. Kto by pomyślał, że masz taki talent do zbierania ziół? Mi jeszcze trochę zajmie uprzątnięcie tej kapliczki i odprawienie modlitw. Nie czekaj na mnie. Zanieś zioła do Lokfara. Zobaczymy się już we wiosce. Okej, okay, w porządku. No to co? Biegniemy w takim razie szybko do wioski i oddamy mu to i tam sobie zakończymy odcinek. Myślę, że całkiem fajnie to wtedy wyjdzie. Tutaj widzę też, że więcej lag leży. To fajnie. Zawsze coś tam przydatnego się z tego wykmini. Tutaj jeszcze coś rośnie. Kurde, ja nie mogę się teraz nacieszyć tą telekinezą, no nie? Cud, miód. No dobra, no to co? Lokfar, miejmy nadzieję, że zrobi nam maść. Czy tam jakieś ogólnie miał opatrunki jakieś zrobić? Chyba tak. Nie pamiętam już sama, co on miał mi tam dać i zrobić. Cześć. Hej, ty. Oto zebrane rośliny. Powinny być wciąż świeże. To już samo cenię. A teraz odejdź. Potrzebuję chwili spokoju, by się tym zająć. Wróć za kilka godzin. Jasne. I co? Sprawdźmy sobie dziennik w takim razie. Spotkanie po latach, odnaleźć Rolfa. Tak, to się musimy tym zająć. Tak. Jego zamiennik udał się po zapasy do starej łodzi rybackiej. Na południe stąd, w okolicy drewnianego mostu. Na południe stąd, w sensie od miejsca tamtego. Już miałem sam sprawdzić, co z tobą i Lokfarem. Dostałeś coś na rany Jorna? Zanim poszedł się zdrzemnąć, mówił, że czuje się już lepiej. Ale podobno swędzenie jest bardzo uciążliwe. Pod żadnym pozorem nie powinien drapać tych ran. Tak powiedział Lokfar? No dobrze, przekażemy to twojemu bratu, jak się obudzi. Opatrunek będzie gotowy dopiero za kilka godzin. W takim razie mamy chwilę, by usiąść sobie nad naszą spokojną rzeką i złowić kilka soczystych ryb. Podejrzewam, że do tej pory nikt was jeszcze tego nie nauczył. Chyba nigdy nie było okazji. I akurat teraz się pojawiła. Zobaczysz, czym zajmuje się twój wujek i pogadamy sobie trochę o tym wszystkim, co się wydarzyło. Chodź, znam miejsce, gdzie dobrze biorą. Okej, okay, moi drodzy, ale to spotkanie po latach będziemy sobie kontynuować dopiero w kolejnym odcinku. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zachęcam do łapki w górę, do komentarza, do subskrypcji. A ja lecę montować dla was ten materiał, żeby ładnie pojawił się przynajmniej w HD o godzinie 14, bo YouTube troszeczkę renderuje te filmy, mi też renderowanie zajmuje około 2 godzin, tak shortcut mniej więcej te filmy mieli. One się całkiem szybko wrzucają na YouTube, ale właśnie YouTube musi je też przemielić, żeby ta jakość była, także nie marnując czasu, lecę już montować i cześć!